Za nami pierwsze mecze półfinałowe Ligi Mistrzów, czyli czas na podsumowanie. Marcin Gatek, kłaniam się nisko. Rozpocznę od spotkania wtorkowego, a mianowicie FC Liverpool AS Roma. Liverpool zagrał koncertowo, wprawdzie te pierwsze 30 minut było dosyć wyrównane i Deretz i zespół z Rzymu mieli swoje sytuacje, natomiast bramki w tym okresie czasowym nie padły. Później Deretz mieli swój koncert, dwie bramki Salaha w pierwszej połowie, jedna prosto do szatni. To tak naprawdę troszeczkę podcięło skrzydła Rzymianom. Później w drugiej połowie Jurgen Klopp doładował jeszcze tej motywacji swoim zawodnikom i efektem była bramka Mané, dwie bramki Firmino i tak naprawdę wydawało się, że ten mecz został właśnie zakończony. Roma jeszcze na koniec zdołała się odbić od nas, strzeliła dwie bramki ze sprawą Dzeko i Perotty, który zdobył bramkę z rzutu karnego. Tak czy inaczej, Liverpool jest naprawdę już bardzo blisko tego finału. Roma oczywiście po tym, co pokazała w starciach z Barceloną, ja bym tego zespołu nie skreślał, natomiast gdzieś nie do końca wierzę w to, że drugi raz będą w stanie zagrać tak samo dobrze. Też musimy sobie powiedzieć, że Liverpool gra dużo lepiej niż Barcelona i raczej nie da sobie wydrzeć tego awansu, a wiemy, że do przejścia do finału Romie wystarczy wynik 3 do 0, czyli dokładnie taki sam, jaki osiągnęli w starciu z Dumą Katalonii. Tak czy inaczej, Jurgen Klopp stworzył maszynę, potwora, zespół, który potrafi wygrać z każdym i to w każdych rozmiarach. Tak więc wydaje mi się, że tutaj Anglicy zapewnili już sobie awans do finału. Oczywiście nie sądzę, aby podeszli do tego właśnie w ten sposób, który opisałem, że ten awans jest już zapewniony. Myślę, że wyjdą w Rzymie nastawieni tak samo jak na to pierwsze spotkanie i kto wie, czy nie osiągną podobnego wyniku. Tak czy inaczej, był to naprawdę wielki mecz, ciekawy mecz z wieloma fantastycznymi akcjami w ofensywie. Na pewno mecz, który mógł się podobać. I starcie środowe, czyli ten przedwczesny finał Bayern Monachium Real Madryt. Po tym, co zobaczyłem we wtorek, gdzieś tym środowym spotkaniem byłem lekko rozczarowany. Ani Bayern, ani Real nie przebili się powyżej pewnego minimum. Też tak w obronie Bayernu powiem, że to, że Bayern nie był w stanie przebić się to ponad pewne minimum, też było spowodowane kontuzjami zarówno Boatenga, jak i Robbena. Gdzieś zabrakło tej siły ofensywnej. Ribery musiał wziąć na siebie ciężar gry, jeśli chodzi o te poczynania skrzydłowych. Też Zile, no widać, że to nie jest obrońca, który może stanowić o sile Bayernu w defensywie w tak ważnych meczach jak z Realem Madryt. Również Robert Lewandowski nie dał tego, czego od niego się oczekiwało. Zgodzę się z tym, że w końcówce pierwszej połowy powinien być podyktowany rzut karny po faulu Carvajala. Gdzieś ta pierwsza sytuacja stykowa z początku meczu, ja bym tutaj nie gwiznął, więc zgodzę się z arbitrem. Natomiast tutaj był to ewidentny błąd sędziego i też gdzieś Bayern został troszeczkę skarcony. Natomiast prawda jest taka, że Bayern w tej chwili jest w bardzo trudnym położeniu. Gol Marcelo w końcówce pierwszej połowy, gol Asensio zaraz na początku drugiej połowy. Wydaje mi się, że te dwie bramki przechylą szale zwycięstwa na Real i też tutaj nauczeni doświadczeniem zespół królewskich nie da sobie wydrzeć z rąk tego wyniku, tego awansu. Pamiętamy, w tamtym sezonie na poziomie ćwierćfinału Bayern również przegrał z Realem pierwsze spotkanie na Allianz Arena. Później potrafił doprowadzić do dogrywki, natomiast wtedy to był inny Bayern, troszeczkę inny Real. To są zupełnie
zupełnie inne zespoły w tej chwili. Tak więc Bayern będzie miał bardzo ciężko. Nie skreślam jeszcze Bawarczyków, natomiast wydaje mi się, że Real powinien awansować do wielkiego finału w Kijowie. Mecze rewanżowe już w najbliższy wtorek i środę. Tak więc zapraszam przed telewizory, bo emocje będą gwarantowane. Nie zapomnijcie oczywiście zasubskrybować naszego kanału na YouTube, polubić strony na Facebooku. Linki tradycyjnie w opisie. A ja dzisiaj się będę z Państwem żegnał. Marcin Gad, do zobaczenia, do usłyszenia.